Już Szymkowia, bliski był szczęścia. Niestety udało się Corkowi przedłożyć to podanie do Heinricha. Heinrich i przy nim Michalski. Heinrich na pokarne. Na szczęście nikogo tam nie było na drodze tego dośrodkowania. Szczęsny Majak, och, żeby teraz nie stracił piłki. Dobrze, uspokoić teraz grę, a może nawet nie uspokoić, tylko poderwać akcję w drugą stronę. Dębiński sprytnie starał się uwolnić spod opieki rywali. Uwaga! Citko! Klos wyszedł z bramki! Szkoda, że ten strzał Marka Citki niecelny. Dobrze, że nie zdecydował się zagrywać na Rafała Siadaczkę, który chyba byłby odcięty od tego podania. Zobaczył, że kilka metrów przed bramką jest Stefan Klos. I lekko podciął piłkę technicznie. Popatrzmy, no niewiele od samego okienka bramki Borussii Dortmund. Proszę popatrzeć, no 20-30 cm brakowało nam do szczęścia. Meller znakomicie potrafi w takich sytuacjach podać do któregoś partnerów. Meller, Heinrich i co? Gol! Gol, którego strzela Heiko Herrlich. To bramka do szatni. Jak sam mam do siebie pretensje, jakby miał wykraków. Znakomicie rozegrane, rzut wolny. Radzili sobie z tymi stałymi fragmentami gry piłkarze Borussii, piłkarze Widzewa przez niemal całą pierwszą połowę. Zagranie na długi słupek do zamykającego akcję Jerga Heinricha. A ten tylko na pole bramkowe, Maciej Szczęsny. Złapałby piłkę, ale podbił ją Radosław Michalski. Przecież też nie mógł sobie zdać z tego sprawy, że zagrywają prosto na głowę Heiko Herrlich. Szymkowiak, szkoda, że dobrze nie udało się przyjąć tej piłki. Citko. Sprytnie do siadaczki. Nie zawsze chyba partnerzy Citki rozumieją te zamiary świetnie wyszkolonego naszego piłkarza. Citko na polu karnym. Citko! I Klos zmuszony wybić na rzut rożny. Czy jeszcze wykonamy ten rzut rożny? Tak, słowacki sędzia jeszcze nie odgwizduje końca połowy. Przerzucił sobie na prawą nogę piłkę Marek Citko. Chciał tu w krótki róg zmieścić ją. Piłkę egzekwuje Citko. Zamer. I w tym momencie Karol Ichring kończy pierwszą połowę meczu na Westfalenstadion, po której Borussia prowadzi 1-0 po bramce, którą właśnie oglądamy. Bramce w 45. minucie. Meller, Heinrich, Herrlich, 1-0. Niestety szkoda, bo w sumie był to wyrównany mecz. Wojtala niecelnie, Fajersinger czysto. Odebrana piłka Corkowi przez Majaka. Już rusza Dębiński, rozejrzał się. Czerwiec ma trochę miejsca, Czerwiec. Dębiński, Czerwiec! Jakżeż fatalnie przestrzelił. Ale tak trzeba grać. Ale utrzymali się jeszcze przy piłce, zdołali ją wywalczyć gospodarze. Meller, Heinrich, Herrlich, wspaniale szczęsny. Zostawił nogę w krótkim rogu, tam skierował piłkę. Heiko Herrlich, jest szansa na kontratak. Teraz już szybko akcja przenosi się z jednej strony na drugą boiska. Chyba niepotrzebnie Czerwiec biegł w poprzek, mógł podać Dębiński. Nie przynosiło to żadnego pożytku, ale ten... Siadaczka, jeszcze walczył Siadaczka, Siadaczka, mija Kolera, Siadaczka i Klos. Reuter, a tymczasem widzę w ciężkie chwile, pierwsze kilka minut drugiej połowy dobre, a teraz zepchnęli piłkarze Borussii do obrony, zespół Meller obok. Szybko od Marchitzfeld udzielił reprymendy swojemu zespołowi po tych 3-4 minutach drugiej połowy, kiedy to stroną przeważającą, stroną lepiej, szybciej rozgrywającą piłkę był Widzew. Siłą obu drużyn jest pressing. I Borussia i Widzew w ten sposób wygrywały mecze w swoich ligach. No tylko, że point of view jest znacznie różny. I pressing Widzewa niekoniecznie musi wystarczyć na grę Borussii Dortmund. Uwaga, Michalski rozpoczął akcję, Czerwiec, Michalski, korotkowo, za korotkowo, ale jeszcze przy piłce Siadaczka. Czerwiec, co oni robią, dlaczego sobie podają na polu karnym, Siadaczka technicznie i Klos tą zakręconą piłkę musiał gonić i dogonił. Gdyby ten strzał był mocniejszy.
miał takim szerokim łukiem minąć niemieckiego bramkarza Rafał Siadaczka. Fatalny traf los, goni piłkę Fajersinger, sprytnie nie atakował piłki Siadaczka, wiedząc, że Fajersinger był zmuszony skierować ją do Czerwca. Teraz trochę przypadku, piłka się odbiła od Bielskiego, Czerwiec na polu karnym nie uderzył czysto i spokojnie Klos. Kilka razy w pierwszej połowie w sporych opałach Stefan Klos. Będzie groźnie, nabiega kilku piłkarzy, Lorusia, mały włos, a bodajże Radek Michalski, czyli skierowałby piłkę do własnej bramki, na szczęście na tyle był zorientowany, żeby ją przenieść nad poprzeczkę. Sporo sił na pewno kosztował ten rajd Citkę, ale już trzeba uważać, bo kontratak mniej więcej w tym samym stylu Mellera, spalony Herlich. Nie ma bramki, proszę o spokój. O właśnie. Sędzia liniowy tę akcję przerwał, a my zobaczymy jeszcze raz, jak to było. No był jeden piłkarz w momencie podania już za linią ostatniego obrońcy Widzewa. Coraz mniej czasu na wyrównanie, około 20 minut. Jeszcze ma Widzew i możemy być pewni, że jeszcze o to wyrównanie będzie walczko. Trzeba uważać, żeby nie stracić drugiej bramki. Szapuisa, miękko do Corka, a i jak niebezpieczny 2-0. 2-0 i niestety błąd naszej obrony. W takich sytuacjach tej piłki nie próbować. No po raz drugi skarcił nas Hajko Herlich. Trzeba od razu było wybijać ją jak najdalej. Miękko zagrał piłkę Szapuisa. No właśnie i teraz tak się, no może zbytnio pospieszyłem się nad błędem Michalskiego, no winiąc za tę całą sytuację Michalskiego, bo cając się, no musiał jakąś tą piłkę odbić. Odbił ją na tyle nieskutecznie, że padła pod nogi Niemców. Inna sprawa, że nie było tam ani Łapińskiego, ani Boitali. Spokojnie do niej doskoczył Hajko Herlich. Łapiński w akcji ofensywnej Widzewa. Citko. Ach, ograć Zamera to jest sztuka. Nie takie asy. Chociaż jeszcze może do klasy asa międzynarodowego Markowicice daleko, ale nie tacy piłkarze mieli kłopoty. Herlich, Fajersinger, Herlich! I tu szat poprzeczką, strzał zdobywcę obu bramek w dzisiejszym spotkaniu. Każda próba teraz otwartej, bardziej otwartej gry Widzewa i bardzo dobrze, że te próby są podejmowane, kończy się niestety większonym zagrożeniem pod bramką Łodzia. Tak uważali na te pojedynki główko, na grę w powietrzu widzewiacy, że piłka przeleciała przez całe pole karne, trafiła do Brazylijczyka, ten miał sporo miejsca i znowu Julio Cezar, Meller obok. I tylko może żałować, że Szapuisa nie zdążył zmienić lotu piłki po tym strzale. Łodzianie twierdzili, że grali z zespołami Bundesligi w okresie przygotowawczym, że mniej więcej wiedzą, czego się spodziewać, ale teraz bliscy byli utraty trzeciej bramki. Żałuje Treczon, że nie trafił w piłkę. Wcześniej minął się z nią także Andras Meller. Już chyba padli z sił widzewiacy. Tempo, zwłaszcza drugiej połowy, jest bardzo duże. Michalski, Czerwiec, źle. Ale walczy Michalski do końca i proszę. Michalczuk, to jest Widzew. Tylko czy to wystarczy, żeby chociaż część strat odrobić? Citko, teraz atakuje Widzew. Citko i gol! Jakże wspaniała bramka Marka Citki! I już biegnie po piłkę Michalczuk, już zabiera ją Cezarowi. 2-1.
I teraz ten czas dla nas będzie upływał bardzo szybko. Coraz mniej czasu, ale jeszcze żymy w to, że Widzew może wyrównać. Troszkę musnęła piłka Kolera, ale tuż przy słupku mija Klosa, wpada do bramki. 2-1. Marek Citko na pewno najlepszy w tych akcjach ofensywnych. Piłkarz Widzewa strzela swoją pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów. Jeszcze będziemy mieli emocje, tak jak w Kopenhadze. Tam ważyły się losy awansu do Ligi Mistrzów. Tu ważą się losy pierwszego punktu w tej Lidze Mistrzów. Michalczuk i Stefan Klos. Hitzfeld też zdenerwowany, też nie przypuszczał, że ciężko będzie w meczu z Widzewem. Chociaż szanował rywala, przepuszcza piłkę za to teraz Heinrich, bo to pan Karol Jichring zakończył to spotkanie. Borussia Dortmund wygrywa z Widzewem 2-1, ale wygrywa z Widzewem po strasznej walce, którą Widzew podjął.